Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę, jak wykonać oczka łańcuszka na szydełku. Wybrałam kordonek Aria 5 w kolorze pomarańczowym, a także szydełko 1,75 prym. Moją pracę rozpocznę od wykonania pętelki początkowej. Moja pętelka początkowa jest już gotowa. Teraz przystąpię do wykonywania oczek łańcuszka. Nabieram kordonek na szydełko i przeciągam przez oczko, które miałam na szydełku. Ponownie nabieram kordonek na szydełko i przeciągam. Nabieram, przeciągam, nabieram, przeciągam. I tak cały czas. W ten sposób powstały moje oczka łańcuszka. Jest to bardzo proste, nieskomplikowane. Tylko nabieramy przędzę i przeciągamy przez oczko. To, co jest ważne przy wykonywaniu oczek łańcuszka, to to, by były one jednakowej wielkości. Błędem byłoby na przykład wykonanie kilkunastu oczek łańcuszka tak jak w tym przypadku, który za chwilę pokażę. Zrobiłam kilkanaście oczek łańcuszka, wszystkie tej samej wielkości, po czym nagle jedno oczko jest zupełnie inne, luźne, dłuższe. Podczas pracowania robótki będzie ono się w tym miejscu uciągało i psuło wygląd całej robótki. Jest to błąd. Powinnam teraz swoją robótkę spruć aż do tego momentu i poprawić to oczko, tak by było ono wielkością podobne do oczek wykonanych wcześniej. I teraz już mój łańcuszek, który się składa z kilkunastu oczek łańcuszka, jest już wykonany poprawnie. Wszystkie oczka są tej samej wielkości. Ja dziękuję Wam za dzisiejszy filmik i zapraszam Was serdecznie do oglądania moich kolejnych tutoriali, z których dowiecie się, jak wykonywać szydełkowe sploty. Odwiedźcie także mój blog, na którym znajdziecie inne ciekawostki dotyczące szydełkowania, a także dołączcie do naszej grupy na Facebooku. Pozdrawiam Was serdecznie.